Kilka najpopularniejszych utworów, do których słowa napisał pochodzący z Sosnowca Jacek Cygan, w internetowym głosowaniu wybrali sami mieszkańcy regionu. Ławka słynnego sosnowiczanina stanęła w Parku Sieleckim tuż przy Zespole Szkół Muzycznych i gra bez względu na warunki pogodowe. Ja nie będę zdradzał tytułów, ja uważam, że najlepiej tam po prostu podejść do Parku Sieleckiego, usiąść na ławce, włączyć sobie tą muzykę i tak spędzić miło troszeczkę czasu. Dla nas pokolenia, chyba już można powiedzieć wczesnym wieku średnim, to te piosenki są znane, natomiast ci młodzi zdecydowanie muszą się z tym zapoznać, a przecież Jacek Cygan, chłopak z Sosnowca, chłopak z Niwki, to jest bardzo znana postać, wspaniały tekściarz, no i chcieliśmy go w ten sposób w naszym mieście uchować. Multimedialna ławka Jacka Cygana to jeden z elementów zeszłorocznych obchodów 120-lecia miasta i 70. urodzin autora tekstów, który jako honorowy obywatel Sosnowca ma też mural ze swoim wizerunkiem. Jak zapowiada Miejski Klub Jana Kiepury, w tym roku wizyt Jacka Cygana możemy spodziewać się jeszcze kilku, ponieważ poeta z Sosnowca aktywnie uczestniczy w życiu rodzinnego miasta. Ciągle coś się pojawia, my z panem Jackiem współpracujemy bardzo blisko. W sobotę żeśmy mieli również okrągłą rocznicę, 20. rocznicę, jubileuszową rocznicę Europejskiego Integracyjnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej Intermuza. Pan Jacek zawsze przewodniczy i zawsze prowadzi ten festiwal już od wielu, wielu lat. Tysiąc utworów, spośród których mogli wybierać internauci, wskazał Jacek Cygan, a swój głos oddało ponad 10 000 osób.